Witam Państwa na cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci Team School. Zaczynamy tradycyjnie nasz przegląd od przedstawienia kalendarza makro. Następnie przejdziemy do platformy i omówimy możliwe warianty na głównych sześciu parach walutowych. Jeżeli chodzi o kalendarz, ten wygląda następująco. Poniedziałek, 16 listopada, w nocy poznamy dane z Japonii oraz z Australii, natomiast podczas sesji europejskiej jedynie godzina 11, tutaj będą odczyty o inflacji. O godzinie 14 również dane o inflacji z Polski, dlatego tutaj zwracamy uwagę na pary ze złotówką. 14:30 Stany Zjednoczone i indeks produkcyjny Empire State. Wtorek, 17 listopada, tutaj dane dopiero o godzinie 10:30, natomiast mamy tutaj szereg odczytów z Wielkiej Brytanii, także większa zmienność na funcie brytyjskim może się pojawić. Pół godziny później, 11:00, indeks ZEW zarówno z Niemiec, jak i ze strefy euro. Natomiast po południu 14:30, 15:15 oraz 16:00 to są dane ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj te ważniejsze podświetlone na czerwono, inflacja w ujęciu rocznym, inflacja konsumencka. Środa, 18 listopada, również mało odczytów, 11:00 Euroland i zamówienia budowlane, o 14:00 dane z Polski, 14:30 Stany Zjednoczone, pozwolenie na budowę oraz rozpoczęte budowy domów. Czwartek, 19 listopada, w nocy poznamy dane z Japonii. Podczas sesji europejskiej zwracam uwagę na dwie godziny, mianowicie 10:00 strefa euro i bilans obrotów kapitałowych bieżących oraz finansowych, 10:30 sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii i to są dane, na które funt lubi dynamicznie reagować, także tutaj spodziewamy się również większej zmienności na funcie, godzina 10:30 czwartek. Natomiast późniejsze godziny 14:00 szereg danych od nas z Polski, dlatego zwracamy uwagę na zachowanie się par ze złotówką. 14:30 jedynie dane z Kanady, będzie to sprzedaż hurtowników, natomiast o 16:00 Stany Zjednoczone, indeks Fed z Filadelfii oraz indeks wskaźników wyprzedzających. Piątek, 20 listopada, podczas sesji europejskiej jedynie godzina 8:00, Niemcy, inflacja producencka w ujęciu miesięcznym oraz rocznym, o 14:00 dane z Polski, a 14:30 to szereg danych z Kanady, w tym dniu brak danych ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o kalendarz, to będzie wszystko, przechodzimy do platformy. Pierwszy wykres zaczynamy od euro-dolara, tutaj interwał D1, w dalszym ciągu mamy wyznaczony tutaj układ overbalance na ostatniej fali spadkowej, może to lepiej będzie widoczne na interwale H4, czyli bierzemy pod uwagę ostatnie spadki. Na tej fali spadkowej wyznaczamy największy układ korekcyjny, który jeszcze nie został przetestowany, ponieważ w tym tygodniu brakło tutaj niecałych 20 pipsów, żeby ten układ idealnie przetestować. W tej chwili w dalszym ciągu on powinien stanowić dla rynku opór razem tutaj z ostatnią reakcją ceny, czyli możemy wyznaczyć tutaj strefę oporu okolice 1.0847, najbliższe miejsce oporu. Natomiast cały czas znajdujemy się na wsparciu przy 1.0700, o czym trzeba pamiętać, każdy kolejny test tego miejsca zwiększa ryzyko czy też szansę na wybicie dołem. Wtedy w przypadku spadków najbliższe wsparcie wypada przy okrągłym poziomie 1,06. W tym miejscu mamy zewnętrzne mierzenie z fali XA. Musimy tutaj oddalić wykres, ponieważ to są mierzenia z interwału D1. Fala XA, czyli tutaj duża fala wzrostowa na ponad 800 pipsów, mierzenie zewnętrzne. Natomiast drugie mierzenie 88,6 stałych ostatnich wzrostów od marca tego roku. Także dość istotny klaster przy okrągłym poziomie 1,06. 00. Natomiast w przypadku większej korekty i wybicia tutaj ostatnich szczytów, czy też geometrii tutaj przy 1,0847, kolejne miejsce oporu wypada dość blisko, ponieważ tutaj 40, niecałe 50 pipsów wyżej, okrągły poziom 1,0900 i kolejna zasada zmiany biegunów, czyli bierzemy pod uwagę okrągły poziom oraz wcześniejszą reakcję ceny. W tym miejscu, w przypadku jakichś większych wzrostów, cały czas pamiętamy również o tych oddalonych strefach, czyli tu już z interwału D1, bardzo istotna strefa przy 1.1100, natomiast miejsce dość odległe. Przechodzimy dalej, USDCHF, interwał H4, bez zmian obowiązuje tutaj tendencja wzrostowa, ostatni tydzień pod znakiem tutaj konsolidacji, rynek nieznacznie
poprawił nam ostatnie szczyty. Cały czas oporem pozostaje strefa przy 1,0100. W tym miejscu mamy ostatnią reakcję ceny, dość istotną, ponieważ tutaj mieliśmy silne spadki. To jest reakcja 12 marca tego roku, także tutaj najbliższa strefa oporu. W przypadku, gdyby doszło do jej wybicia, mamy na uwadze również kolejny opór przy 1,0200, czyli 100 pipsów niżej. I tutaj mamy już szczyty z 15 stycznia tego roku, także dwie istotne strefy oporu. Wracamy do interwału H4. Pierwsze wsparcie w przypadku korekty 1,0100, czyli psychologiczny poziom, wielokrotnie już broniony w tym tygodniu. W przypadku, gdyby doszło do jego wybicia, pamiętajmy 30 pipsów niżej, strefa wynikająca z wcześniejszych szczytów. Oraz geometrii 1 do 1 jest to największy układ na ostatniej fali wzrostowej. Kolejny wykres GBP/USD. Zaczynamy tutaj od interwału H4. W ostatnim tygodniu obserwowaliśmy korektę spadków. Ta korekta dotarła do zasady zmiany biegunów w okolice 1,5260. Tutaj wyznaczaliśmy strefę wynikającą z równości korekt, czyli miejsca zaznaczone tym niebieskim prostokątem, oraz czy ostatnich dołków, to są dołki z 29 października. Ta strefa w dalszym ciągu jest dla rynku istotna. Jeżeli doszłoby do jej wybicia, możemy tutaj wyznaczyć potencjalny układ harmoniczny. Zwróćmy uwagę, że rynek reagował na mierzchnię 50% w ostatnim tygodniu, także jeżeli dojdzie do wybicia tego oporu, 78,6% to jest pierwsze miejsce, które nas interesuje, 1,5400 dodatkowo, czyli mamy potwierdzenie w postaci okrągłego poziomu. Punkt D potencjalnej formacji harmonicznej Leonarda, wyżej 88,6, punkt D potencjalnej formacji nietoperza. Natomiast co w przypadku spadków? Tutaj w przypadku wybicia nowych dołków zwracamy uwagę na zachowanie się ceny przy 1,5000, gdzie wypada mierzenie zewnętrzne ostatniej dużej korekty na ponad 400 pipsów, mierzenie 127,2%, czyli tutaj 1,5000 najbliższe istotne miejsce wsparcia. Przechodzimy dalej. AUD/USD, interwał H4. Tutaj cały czas istotna strefa przy 0,7200. Mamy tutaj wcześniejszą reakcję ceny oraz największą korektę na ostatniej fali spadkowej, czyli bierzemy pod uwagę ten ruch zaznaczony niebieskim prostokątem. Korekta na około 170 pipsów. Ona wypada we wspomnianej strefie oporu przy 0,7200, także tutaj mamy najbliższe miejsce oporu. Gdyby doszło do jego wybicia, wtedy rozkładamy tutaj siatkę Fibo. Kolejne wsparcie. Kolejny opór, przepraszam, 45 pipsów wyżej, czyli następne siatki Fibo 61,8, tutaj niżej w strefie oporu przy 0,72 mamy potwierdzenie w postaci 50, czyli połowa ostatniej fali spadkowej. Natomiast co w przypadku tutaj ruchu do dołu? Cały czas wsparcie przy 0,7040, to jest ta szeroka geometria zaznaczona przerywanym prostokątem, gdzie rynek tutaj po konsolidacji ruszył w górę, także okolice 0,7040, najbliższe miejsce wsparcia. Jeżeli ta geometria zostałaby wybita, to bardzo prawdopodobne, że z interwału D1 będziemy tutaj wracać do trendu spadkowego, jaki od dłuższego czasu obserwujemy na tej parze. I w przypadku wybicia bardzo blisko mamy tutaj do ostatnich dołków, czyli tutaj kolejne wsparcie 0,6914. Kolejny wykres USDJPI, interwał D1, ostatni tydzień to korekta po silnych wzrostach. Tutaj mamy korektę na około 100, nieco ponad 100 pipsów. Najbliższe wsparcie to są okolice 122,00, gdzie oprócz okrągłego poziomu znajduje się równość z poprzednim ruchem spadkowym, czyli z tą korektą zaznaczoną niebieskim prostokątem. Natomiast w przypadku podbicia cały czas aktualny opór okolice 123,70, miejsce, gdzie rynek reagował 9 listopada. Tutaj, jeszcze wracając do interwału D1, znajduje się geometria na szerokim układzie korekty prostej, czyli fala AB, BC i fala CD. Oprócz geometrii mierzenie zewnętrzne z fali BC 161,8% oraz mierzenie 78,6 całych ostatnich spadków, także dość istotny klaster w tym miejscu, okolice 123,70. I ostatni wykres na dziś euro-jen. Interwał H4, cały czas tutaj
czekamy na punkt D układu harmonicznego Butterfly'a. W ostatnim tygodniu wyraźna konsolidacja na tej parze. Po raz kolejny były testowane ostatnie dołki, także już tutaj w przypadku kolejnego testu, a będzie to już piąty test, to ryzyko naprawdę wybicia jest tutaj większe niż odbicia. Także w przypadku testu obserwujmy zachowanie ceny na wysokości ostatnich dołków 131,45. W przypadku scenariusza z wybiciem 60 pipsów niżej, punkt D potencjalnej formacji harmonicznej, mierzenie zewnętrzne fali XA 127,2%, dodatkowe potwierdzenie zewnętrzne 161,8 z fali BC tego potencjalnego układu harmonicznego. W przypadku natomiast próby wzrostów cały czas oporem jest strefa przy 133,00. Tutaj mamy wcześniejszą reakcję ceny, chociażby 23 września, oraz układ overbalance wyznaczony na ostatniej fali spadkowej. On w dalszym ciągu jest aktualny. Jest to korekta na 150 pipsów, która przez rynek cały czas jest tutaj trzymana. Jeżeli doszłoby do jej wybicia, kolejne istotne miejsce oporu, na które zwracamy uwagę, jest to mierzenie 61,8% ostatniej fali spadkowej, które grupuje się z ostatnimi dołkami, dołki z 15 dnia października. Ok, jeżeli chodzi o możliwe scenariusze na ten tydzień, to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia na rynku. Do usłyszenia.